zaczniemy, a jeżeli jakieś osoby jeszcze dotrą do nas, to tam są przygotowane krzesełka i jeszcze na pewno znajdą się wolne miejsca. Witam bardzo gorąco naszego dzisiejszego gościa. Witamy bardzo gorąco pana Władysława Spadka. Witam. I witamy osobę, która będzie prowadziła to dzisiejsze spotkanie, pana Edwarda Dziadułę. Zacznę to bardzo króciutko, ponieważ myślę, że to będzie czas, kiedy pan Władysław sam o sobie coś opowie. Książeczka bardzo, bardzo krótka, ale no, w zasadzie całe życie w tej krótkiej książeczce pan Władysław ujął. Urodził się w Gajach koło Lwowa, ale w tej książeczce kilka razy powtarza, że nie jest Ukraińcem, że jest Polakiem. Teraz ta miejscowość, jego rodzinna miejscowość znajduje się na Ukrainie. Jest autorem tekstów właśnie Wspomnienia z moich lat dziecinnych i młodości, które przez lata były publikowane w Krysowiaku Galicyjskim, natomiast w 2017 roku zostały wydane właśnie w formie tej książeczki. I jeszcze tak pokrótce, taki skompensowany życiorys, bo jako młody chłopak zostaje oddany na służbę, później wyjeżdża, ciężko pracuje, po latach wraca do swoich rodzinnych chlewisk, tam zostaje do dzisiaj, w 2002 roku zostaje sołtysem tej wioski i jest nim do dzisiaj. I w tej książce opowiada właśnie całe swoje życie, a na końcu jest taka bardzo głęboka refleksja i myślę, że też się do niej odniesie. Bardzo serdecznie Państwa zapraszam. Na wstępie taka organizacyjna, może nie organizacyjna, ale taka uwaga, mianowicie nie będziemy udawać, że my się nie znamy, jesteśmy kuzynami, jak to się mówi, jego matka, moja matka, to były dwie matki, ale oprócz tego był siostrami, także to jest bardzo bliskie pokrewieństwo. On jest Władek, ja jestem Edek i tak będzie się. Tak trochę czujemy się dzisiaj jak gimnazjaliści, którzy wczoraj gdzieś dają egzamin. No pierwszy raz jemu wypada stawać się w takim audytorium i mnie. W zasadzie wiemy, co chcemy powiedzieć, tylko nie wiemy, czy nam to wyjdzie. Wiem, że tu dwa tygodnie temu gościł profesor, kudy nam do profesora, zobaczymy, czy my chociaż troszeczkę będziemy mogli zaspokoić waszą ciekawość, czy będziemy jakoś ciekawie opowiadać. Spróbujemy. Pierwsze pytanie do Władka jest takie, coś musi mieć każda sprawa musi mieć jakiś początek. Więc ja chciałem go zapytać o to, co go skłoniło do napisania tych wspomnień z lat dzieciństwa i młodości. Proszę bardzo. Ale proszę siedzieć. Myślę, że w takiej konwencji będzie przyszło się. Tak naprawdę to ja bym powiedział, że milczenie jest złote. Najlepiej było mi nic nie mówić, ale spróbuję. Ale spróbuję coś powiedzieć. No, trochę się czuję tak jak skazany, który ma za chwilę wyjść na szafę. No, ale będę dalej próbował z tym pytaniem. Co mnie skłoniło do tego? No moje przeżycia. To się zaraz tak wspomina, jak jest taki sen, taki koszmar sen. No i drugie to, co mnie skłoniło do tego, to już dawno tak mi myśl upływała, że może by coś napisać. Drugie, co mnie skłoniło, czytałem tę książeczkę, taka podobna do mojej niedura,
takiego pana ważnego z Rudy Różewieckiej. On to zatytułował, Głodne stepy. 15 lat. Nie słychać? Zatytułował tych Głodne stepy. Miał 15 lat. Pracował w tym PGR-ze, tam nie PGR-ze, tylko w tym kółwozie. Było bardzo ciężko i ładnie to wszystko pisał, żeby przeżyć. Nawet takie zdarzenie było, to co opisał, że ludzie tam zaczęli masowo umierać. Zaczęli masowo umierać i przyjechała komisja z Moskwy i stwierdzili, że to było z pomyślnego zboża. A ten chłopak wyspecjalizował się w łapaniu suzłów. Ja nie wiedziałem nigdy suzłów, ale tak pisał. I to mięso sąsiedzi jedli i on. I właśnie ci, co jedli to mięso tych, suzłów, nie chorowali i przeżyli. No i mięso kiedyś wnuczka prosiła o książki, bo w Zamościu w tym szkole, żeby jakieś książki zbierać na wschód dla polskich dzieci. Ja tych książek miałem dość sporo, no i przeglądałem te książki, które dać. Właśnie trafiłem na te, dawno je czytałem, na te Głodne stepy. No i co mnie jeszcze tak zmobilizowało do tego, że może moje troszkę podobne te przeżycia, żeby to upisać. No i zacząłem to pisać, napisałem do wojska, ale wciąż miałem upory, miałem takie, może to źle, może to źle. Ja tam nie liczyłem, że to będą wszyscy tam czytać, te może wnuki, będą dla nich to będzie. I wziąłem to napisane, ten rękopis i mam takich przyjaciół, na piwisko pani Katarzyna Kuśmierczak miała być, ale nie wypadło. Jest córka pani Kuśmierczak i pani Kuśmierczakowa przeczytała to i powiedziała, że to jest, że trzeba pisać dalej, że to się, no, że to pani Ewa, która jest tutaj, trzy razy mi mówiła, niech pan pisze dalej. I jakoś tam jeszcze nie wierzyłem, pojechałem do kuzyna, wiem, czy zajmuję różnymi takimi pisami. Pojechałem do niego i on to wziął, ja pojechałem do Lubaczowa, przeczytał, przyjechałem z Lubaczowa do niego potem po ten rękopis. Mówię, pierwsze jego słowa to byli, Ezia, to jest wszystko prawda. Bo on znał tam, ja byłem tam na tym kółodzich, na tych służbie u jego siostry. Mówię, to wszystko prawda. No i tak później skończyłem to pisanie. Miałem upory, żeby to nie drukować, to wszystko Ezia wina. On mnie namówił na to, ja się czułem troszkę, bo tam tak za dużo napisano, to on nie czułem się taki, trochę takie bym się obnażył. Takie dość, no ale pisałem prawdę. I ten. No i mówi, że to trzeba wydać w Krzysztofiaku. Ja dalej miałem upór, namawiał mnie długo. Myślałem, że kto to będzie czytał, czy to coś wart jest, bo ci co czytają, ja jak czytam czyjeś książki, to ja cenię swoje, trudno jest ocenić. No i tak to wyszło, że tak rzecz ta wyszła i dlatego dzisiaj tu jest. Taką winę i takich win to ja bym chciał mieć dużo. To moja wina. Ale taki samorodek, taki talent, no mimo wszystko jest jeden. Wojciech Strumpf, Wojtkiewicz, autor powieści historycznych, powiedział, że do pisania trzeba mieć talent, talent i jeszcze raz talent. Uważam, że Wadek ten talent ma. Nie do końca
nie wszystko powiedział. Widzicie, jak mu się ręce czerwą, bo tych momentów przystanął mu się. A serce i ginie. Siostra profesora Stanisława Obirka z Narola Wsi, znana postać, nie będę się na ten temat dużo rozwodził, kontrowersyjna, ale Stanisław Obirek, profesor, to wszyscy wiedzą. Pokazał, kilka razy spotykał się wcześniej z profesorem, ale pokazał mu ten rękopis. I ten napisał tak. Wspomnienia pana sołtysa Sklewicz są autentyczne i szczere. To było po pierwszym rozdziale, tak jak on mówił, do wojska. Ten pierwszy rozdział obejmujący trudne dzieciństwo i burzliwe lata młodzieńcze stanowią barwny, niemal filmowy zapis trudnych lat PRL-u, który bohater zachował dystans do świata i do siebie. Ten tekst zasługuje na kontynuację i na utrwalanie w druku jako świadectwo czasu i przykład wierności samemu sobie. I gdy pokazał ten tekst, tę świetną opinię, recenzję, pokazałem też Marianowi Rożnemu, naczelnemu naszego kresowiaka. Doszliśmy do wniosku, że nie wolno zaniechać wydrukowania tego i będziemy pokazywać to cyklicznie w kresowiaku galicyńskim. Na końcu, a już dzisiaj, już teraz poproszę Państwa o opinię również w tej sprawie, czy w kresowiaku takie właśnie teksty powinniśmy pokazywać, bo są na ten temat różne opinie. Będę posługiwał się cytatami Cypriana Kamila Norwida, poety żyjącego w XIX wieku, urodzonego 821-883 zmarł. Tu widzę parę pań polonistek, to w razie czego wpadki to pomogą. Pierwszy taki cytat to: przeszłość to jest dzisiaj, tylko cokolwiek dalej. Na to, że Władek pisze prawdę, kolejny cytat. Kto prawdę mówi, ten niepokój wszczyna. I tu będzie pytanie do ciebie. Jak ocenili te wspomnienia, mam na myśli książeczkę, rodzina, znajomi, mieszkańcy Chlewisk, Narola? Czy spotykałeś się ze słowami, tak powiem, wsparcia? Czy uważali tacy, no może nie wprost mówili, że to się do niczego nie nadaje? Bo pozwolę sobie przypomnieć jeszcze ten cytat, że kto prawdę mówi, ten niepokój wszczyna. Ludzie zaczynają myśleć, zaczynają porównywać swoje lata do tych opisanych. Jak to u ciebie było w moim wypadku? Wszystkie opinie, ja już nie wiem, ale to, co słyszałem, to na moją korzyść. Tylko jedna była. Tylko to, tę opinię wydał taki, co nigdy nie czytał i nawet nie widział tej książki, mówił, że to jest nic nie ma. Tak, o kolejny cytat, nie będzie ich wiele. Czy ten ptak kala gniazdo, co je kala, czy tym, co mówisz, o tym nie pozwala? Więc ty się wyzwoliłeś z tych, jakby można powiedzieć, więzów, bo dla mnie, bo nie chcę przecież oceniać, Państwo będą naszymi egzaminatorami. Ja uważam, że największą wartość, oprócz tych cech, na które zwrócił pan profesor Obirek, to jest niesamowita szczerość. Idę o ogromny zakład, że tu z siedzących niewiele osób by chciało powiedzieć to, co powiedział Władek, to znaczy
Każdy ma inne przeżycia, ale on obnaża to, ale to jest jakiś cel tego. To nie jest zwykły ekshibicjonizm, to jest coś, co ma na celu pokazanie, że tak było. Nie da się tamtych czasów opowiedzieć cukierkowato. No teraz, Wadziu, przyszedł czas, żebyś chwilę poświęcił na opowiedzeniu, co w tych wspomnieniach się znajduje. Więc ja bym ci jeszcze proponował, bo ja jestem parę lekcji do przodu, jak każdy wie w tym zakresie, bo więcej wiem, bośmy rozmawiali, a że oprócz tego, co Państwo potem przeczytają, otrzymają tę książeczkę, żebyś powiedział coś jeszcze więcej, bo niektóre historie są bardzo barwne. Ja się będę niektóre rzeczy bał opowiedzieć. Ale ja bym się rozpoczął od tego, jak was wywieziono, jak szybko po wywiezieniu urodziłeś się, to świadczy o tej, no, w pewnym sensie, no jakby można być martyrologii, no a możemy sobie wyobrazić matkę, która no nie chcę niczego uprzedzać. Ciekawe jest to, jak był przeszedł chrzest, ale ten katolicki, chrześcijański, nie bojowy. Proszę bardzo, więc jakbyś mógł opowiedzieć, co znajduje się w tej książeczce, jakie treści i może jeszcze coś więcej. Zostaliśmy wywiezieni 19 stycznia. Zabrano nas na, tak z opowiadania rodziców powiem, zabrano nas z domu, tam dali czas i Ruscy nam zabrali, wywieźli do Lubyczy, tam załadowano na pociąg i do Lwowa. W Lwowie tam dano jakieś gospodarstwo i dom jakiś też wywiezionych tych ludzi z tamtych, nie wiadomo jak to, tego tu nie. I tam byliśmy. Za 10 dni po tym przyjeździe urodziłem się tam. W styczniu, 29 stycznia. No i moje to życie to ono ma same przygody. Jak już zacząłem coś troszkę rozumieć, to mama mi powiedziała, że mi pociąg przyniósł. Ale przyniosła. Musiało nas przynieść dwa byciany, bo miałem bliźniaka, prawda? Ale nikomu nie przyszło tu na myśl, że w styczniu nie ma bycianów. Ale myśmy to wierzyli, bo to wtedy tak było, że byciany dzieci noszą. Więc ja to długo to myślałem, tak jeszcze później. No i taki ciekawy jeden, to co opowiadano mi, później spytałem się swego chrzestnego, czy to jeszcze jak już urosłem, już mój chrzest tam. Przyszli sąsiedzi, kupili wimbru i pytają się tata, Staw, ty uczył te dzieci już? No mówię, nie, to co, no co ty czekasz? To takie błąd, umierają i pójdę do piekła, to trzeba brać do chrztu. Jeszcze trochę tam sobie do tego i na sanie, bo ten chrzest przyprowadził konia, wzięli, znaleźli tę kumę jeszcze i do chrztu. Tam ksiądz się długo nad tym nie zastanawiał, puścił nas, ale fantazję mieli kupić. I na skróty bez rzeki. No jest pewnie głęboka rzeka, trzeba, idziemy na skróty, co będzie tam, bo to trzeba okrętny mostek jechać okrętną drogą. I ugnali te konie, lód się załamał, uklapali nas konie, bo to zaczęli tylnymi nogami, te sanie byli na pół tylko w wodzie i ten, wymaczali nas całkowicie. Także przeszliśmy z tym twoim bratem przez taki dokładny. No, ale brat, ja żył jeszcze parę dni i umarł tam. Nie przeżył, ja przeżyłem jakoś, bo miałem żyć chyba. No i później
damy, to cośmy byli, ten powrót tutaj, to na to archiwistwa, tam tato się stracił, bo co zresztą tu jest pisane, to nie będę o tym mówił, bo tam go ustroszyli go, że może go spotkać tam Ukraińców. No i tutaj przyjechaliśmy na tę biedę, bo zabrali nam wszystkie budynki. Na Koły Plac, no, w zamieszkartekach pisze w Łukawicy, ten dworzec Dzierżyńskiej, a później ta Polski sklecił jakieś tam pomieszczenie. W jednym my byliśmy, obok byli drugie drzwi, była koni i krowa i ten. No i do, później do szkoły, do tego, do tej naszej szkoły. Jak biednie było wtedy, to trudno sobie taki, co mi to nie przychodził. Trudno sobie to wyobrazić, tak jak to było na tych początkach. To było 48 rok, to jeszcze nic nie było, w sklepach nic nie było. No i tutaj jest taka opinia o mnie nauczyciela. Ona bardzo zła jest. Jak ja miałem myśleć o nauce, jak ja myślałem, czy ja w domu coś zjem. No, a nauczyciel też był biedny. A nic nie było w sklepach. W sklepach był tylko, ten nafta, sól i śmier. Śmier, pan mówi, nie nafta. Ten śmier do spalowania osi. Ten biedny nauczyciel też żył z łaski ludzi. Pamiętam, jak powiedział nam, a miał dwoje dzieci i żonę, jak nam powiedział raz, macie przynieść po jednym jajku na drugi dzień. No i kto miał, tym przyniósł. Miał pieniądze doliczone już za to każdą, udawą. No, a jeszcze jedna taka ciekawa, to może tak wygląda, jakiś taki trochę niesmaczny kawał, ale tak było. Jak chodziła niedaleka sąsiadka ze mną do tej pierwszej klasy, miała wszystkie oceny bardzo dobre, a nic nie umiała. Ale ten jej ojciec miał tylko dwoje dzieci, u nas było sześcioro dzieci. Miał tylko dwoje dzieci i był takim stymachem, naprawiał wóz, robił. Lepiej im się powodziło i matka jej nosiła do nauczyciela jajka, tam masło, ser, czasem upiekła coś, no a z czego i nosiła to. I ta młoda, co chodziła do szkoły, dlatego dostawała piątki. No ja pomyślałem, po co ja się mam uczyć, jak moja mama nie ma masła, ani śmigawcy. No ale co miał zrobić ten biedny nauczyciel, on też chciał żyć i miał dzieci też mówili. A czasy takie ciężkie czasy. Co bym jeszcze bym miał powiedzieć? Wszystko. To trzeba mieć głowę, żeby to pamiętać. To zacząłeś od tego, co każdy z nas, czyli urodziłeś się. A teraz zacząłeś chodzić do szkoły. I co potem, bo piszesz szeroko o służbie, piszesz o szkole średniej, która bardzo krótko, tak powiem, trwała. No i potem ta samodzielność. Dano mnie na służbę do siostry Edzie, ale czego ona mnie wzięła, to ja nie wiem do dzisiaj. Ja z tego pogranicza tutaj, tam wioska, zaraz następna, 1,5 kilometra, to wioska Ukraińca, Kułajce, ukraińska. I nasze te wyrazy związane z ukraińskimi, naszymi, jeszcze licho, wizja, i moja wymowa, to wszystko, co było, to ja byłem tak jak Indianin złapany, młody, mały, na prerii i do miasta przywieziony. I to imię to z tego środowiska wybrano, wyrwano mnie i dano mnie do tego. Miałem co jeść, byłem ubrany, ale byłem w środowisku całkowicie innym. Dokuczali mi te dzieci, dzieci mi dokuczali, pokazywali na mnie palcami różnie,
trzeba było się jakoś bronić, ale była taka pani nauczycielka, wychowawczyni, pani Zaremska, bardzo dużo mi pomagała, przy dzieciach mnie do stołu wołała, rozmawiała. Jak mało nabierałem tam, nabierałem te władze, ten trochę tam, tam tu całkiem inaczej, to niedaleko. Ale to wiedział, że żył. Proszę. W Krzyżanowie. Tak, w Krzyżanowie. Wiedział tutaj niedaleko, ale to całkowicie inna kultura była. Wiedział, inaczej się wysławiał, mądrzejszy był. Ja bym po prostu takim powinno jak to powiedzieć. Trudno określić, nie ukrzyżowałem. Koniec. No, ale to wszystko pomału się, jak ktoś... Jak wrócimy do zjawiska, jakie miałeś ocenie? To trochę tak, brat mnie ocenił pierwszy, starszy brat. Zacząłem z nim rozmawiać, no i mówiłem już prawnie, potem machnął ręką i powiedział, dajcie pańska świnio i poszedł.